Witam bardzo serdecznie wszystkich subskrybentów, jak i nowo przybyłych widzów na kanale Military Hiking. Dość niedawno zwiedzaliśmy grupę warowną Ludendorff, następnie Werkgruppe Moltke, a dziś nieco wyżej pokażemy kolejną grupę warowną, a mianowicie Werkgruppe Rom, czyli będziemy mówić o niemieckich umocnieniach stanowiących element odcinka północnego frontu ufortyfikowanego łuków Odry i Warty, czyli międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Tak więc usiądźcie wygodnie i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo to w końcu nic nie kosztuje, a możecie być na bieżąco z naszymi materiałami. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy, chcielibyście wesprzeć kanał, to postawcie nam wirtualną kawę. Link znajduje się w opisie filmu i z góry za nią bardzo dziękujemy. Skoro formalności mamy za sobą, no to intro i zaczynamy! Panzerwerk 817 został zbudowany w latach 1936-37 na przesmyku pomiędzy jeziorami Lipawki i Cisie. Bronił dostępu do 194-metrowego przesmyku pomiędzy tymi właśnie jeziorami. Wniesiony został jako obiekt rozproszony o standardzie odporności B, czyli 1,5 metra żelbetu i 250 mm grubości pancerzy. Składał się z głównego dwukondygnacyjnego schronu połączonego krótkimi tunelami z dwiema odosobnionymi wieżami, czyli małymi schronami z kopułami bojowymi. Bardzo podobny schemat jakby działania do Werkgruppe Moltke, które już odwiedziliśmy, i taki odcinek znajduje się na naszym kanale Military Hiking. W 1939 roku otrzymał nazwę Rom na cześć niemieckiego feldmarszałka i polityka Albrechta von Rona. I status grupy warownej Werkgruppe, chociaż stanowił jeden rozproszony obiekt. Panzerwerk 817 oraz Panzerwerk 814 Moltke były największymi obiektami fortecznymi zbudowanymi przez Niemców w ramach umocnień łuku Odry i Warty. Główne uzbrojenie stanowiły karabiny maszynowe w łącznej liczbie 8 sztuk. 4 w dwóch kopułach sześciostrzelnicowych typu 20P7, 3 w trzech kopułach trzystrzelnicowych typu 2P7, z których 2 znajdowały się w odosobnionych wieżach. Jeden za płytą pancerną typu 7P7 osłaniający wejście i tył schronu. Pozostałe wyposażenie bojowe schronu stanowił granatnik typu M19 ukryty pod stropem w kopule typu 34P8 oraz służąca do obserwacji kopuła 52P8. Tak więc widzimy, że jest to obiekt bardzo mocno ufortyfikowany, potężny i na pewno bardzo ciekawy, co Wam zapewne pokażemy w tym oto odcinku.
Na górnej kondygnacji głównego obiektu mieściły się wejścia oraz pomieszczenia bezpośrednio związane z walką. Na dolnej, zgodnie z zasadami niemieckiej fortyfikacji, zaplecze bytowe dla załogi oraz zejścia do tuneli prowadzących do wież odosobnionych. Panzerwerk 817 stanowił bardzo silne umocnienie. Rozproszenie środków ogniowych przez zastosowanie wież odosobnionych dawało nie tylko większe bezpieczeństwo, ale również lepsze pokrycie otoczenia ogniem i utrudniało prowadzenie ognia do obiektu z małej odległości. Siłą ognia maszynowego Panzerwerk przewyższał większość schronów o standardzie B, tzw. bewerków, budowanych przez Niemców w tamtym okresie. W odróżnieniu od budowanych w późniejszych latach bewerków, Panzerwerk 817 nie posiadał możliwości uzupełnienia o stanowisko armaty przeciwpancernej umieszczonej w wieży lub kazamacie, choć inne źródła zaprzeczają tej tezie i twierdzą, że w dalszej rozbudowie bewerku miała się pojawić armata forteczna 50 mm. Dwa stanowiska bojowe karabinów maszynowych chronione trzystrzelnicowymi kopułami pancernymi zostały odsunięte od schronu i połączone z nimi krótkimi poternami, które spróbujemy w tym oto odcinku odnaleźć dla siebie i dla Was i Wam to wszystko pokażemy. Obiekt po wojnie został dość mocno wysadzony. We fragmencie zachowała się jedynie płyta pancerna 7P7, którą później pokażemy w trakcie eksploracji tego obiektu, i podbudowa kopuły pancernej 34P8, na ścianie której można znaleźć sygnaturę producenta BVG 1936. I zaraz to wszystko zobaczycie, tak więc wchodzimy do środka. Ok, zaczynamy eksplorację, czyli to, co najbardziej kochamy, a obiekt jest bardzo ciekawy. Znowu, podobnie jak na Moltke, dwie wieże. Jeden tunel już widzieliśmy, więc będzie, no powiedzmy, bardzo łatwy do znalezienia. Drugi, nie mam pojęcia, gdzie on jest, tak więc to wszystko, mam nadzieję, razem znajdziemy. Przed eksploracją tego typu obiektów, tak mocno wysadzonych, pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Pełne odzienie, światło i rozwaga jest tutaj najważniejsze. Zaczynamy od tego pięknego kęsu kopuły pancernej z fajną sygnaturą. Fajna taka ciekawa rzecz. Można zobaczyć grubość tego elementu, ale ten obiekt ma naprawdę o wiele więcej ciekawych miejsc, które za chwilę sobie zobaczymy. Zobaczcie, jak cały obiekt się przekrzywił. Tu mamy element płyty pancernej 7P7 wyciętej. No i co? Podążamy dalej. Zobaczcie, tu mamy pierwszą kondygnację, cały obiekt jest przekręcony, samo wejście tam już jest, no, dosyć trudne, bo sufit jest pod kątem, a tu mamy jeszcze dolną kondygnację, do której na pewno zejdziemy, ale po kolei, tak więc obejdziemy sobie od góry i będziemy się zniżać ku dołowi. Tu mamy taką małą ciekawostkę. To jest moja taka spekulacja, czy tu nie była taka w betonie wyryta, odbita data, albo tylko mi się wydaje. Wygląda tak jak na tym. To jakbyśmy na Ludendorffie, tak. Tam była taka duża data, to też tak jakoś wygląda, bo jest to coś tu, no coś tutaj było, coś innego niż zwykle. Ok, idziemy dalej. Thank you.
No, górna kondygnacja praktycznie nie istnieje, jest to jedno wielkie gruzowisko, które pokażemy Wam z góry, a następnie udamy się do dołu. Ale już widać, jak duży to był obiekt, jak rozległy. Ok, spróbujemy się teraz dostać w tamto miejsce, czyli to tak jakby górna kondygnacja, ale taka utrudniona. Tutaj z ciekawości widać, jak płyta 7P7 została wycięta i 10 cm jej grubość. Mamy dolną kondygnację, tam udamy się później, a póki co tutaj do góry. Zobaczcie, jaki paradoks, jak mocno ten obiekt jest przekrzywiony. No i tutaj w sumie jest to dojście jest takie trochę uciążliwe. Akurat wejście do najmilszych nie należy. Zimnie się chodzi po takim obiekcie, który jest cały przekrzywiony, trochę jak te krzywe domki. I tu mamy wymieszaną praktycznie górną kondygnację z dolną. No i tutaj widzicie, ta górna kondygnacja została z jednej strony zgruzowana, zmieciona, a z drugiej strony ten dach się tak specyficznie zawalił. Rzadko to coś takiego się zdarza. Thank you.
Okej, idziemy do tunelu, do wieży odosobnionej. On jest akurat bardzo łatwy do znalezienia, bo znajduje się tutaj, na wprost. Jest taki, można powiedzieć, otwarty. Dość mocno zasypane, także do samej wieży się dostać nie można. Ok, znajdujemy się na końcu krótkiego, kilkumetrowego tunelu do wieży odosobnionej. No jest to, powiedzmy, no mniej ciekawe niż na grupie warownej Moltke. Krótsze te dystanse, te tunele, bardziej zasypane i same wyjście do wieży jest niemożliwe, bo tam były możliwe. No i tunel, który ja pomyliłem, tunel, który ja myślałem, to jest wyjście ewakuacyjne, a to prawdopodobnie nie było wyjście ewakuacyjne, tylko to był po prostu też tunel, taki czyściutki, ale też nie szło tam przejść dalej. To był tunel do drugiej wieży, po drugiej stronie obiektu. Jeszcze chwilę się tutaj pokręcimy, zobaczymy, zaglądniemy w każdą szczelinę. Jeżeli będzie coś ciekawego, to Wam pokażemy. Mamy ciekawostkę. Aż muszę się tam dostać, ciekawości. Ostały się drzwi z ryglem, jakby poszycie samych drzwi, z dziwnym takim specyficznym zamkiem. Nie wiem, od czego one były, jak wiecie, to napiszcie. Tam też jest jakaś blacha, może to resztka tych drzwi. Fajnie, bo przysypane gruzem, nikt tego jeszcze nie zechciał zabrać. Też mamy jakieś wyjście, chyba ewakuacyjne. Tu znów możemy zobaczyć grubość tych ścian. To cały czas nie przestaje zadziwiać. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o Wehrgruppe Rhön. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Dla nas przyniósł dosyć ciekawe takie emocje i naprawdę się tutaj zmęczyliśmy, jeżeli chodzi o eksplorację tego obiektu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, to naprawdę daje nam ogromną siłę, żeby wstać rano, jechać w teren i nagrywać odcinki Military Hiking właśnie dla Was. A jeżeli chcecie wesprzeć kanał, możecie nam postawić wirtualną kawę, link znajduje się w opisie filmu. I z góry za nią bardzo dziękujemy. Tymczasem trzymajcie się serdecznie. Cześć.